Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska Mały może dużo O księciu Łokietku ukrywającym się w grotach ojcowa Cześć dziadku! Jak tam w szkole Bartku? Dobrze, mamy nowego ucznia Jest strasznie mały ja też jestem mała. Zośka, on znaczy się... jest niski. I co z tego? Chłopaki powiedzieli, że z Karłem nie będą się zadawać. Bartku, to, że ktoś jest niski, niczego mu nie ujmuje. Wręcz przeciwnie, historia zna wiele postaci niskiego wzrostu, które dokonały wielkich rzeczy. Na przykład? Choćby Napoleon, cesarz francuski, wielki reformator i dowódca. A w Polsce był ktoś taki? Niech pomyślę. Taką osobą z pewnością mógłby być książę Władysław zwany Łokietkiem. A czemu akurat Łokietkiem? Jak sama nazwa wskazuje, sięgał innym do łokcia. E, nie mógł być aż taki mały. Mógł. Ludzie różnią się od siebie. Ty i Zosia jesteście rodzeństwem, a wyglądacie inaczej. Opowiesz o nim, dziadku? A chcecie? Tak! tak. Ale jest jeden warunek. Warunek? Jaki? Pomożecie mi w opowieści. Jej, fajnie! Kim będę? Ty, Zosiu, będziesz pierwszym rycerzem, ja drugim, a Bartek trzecim. Nie, Bartek, Łokietkiem. Łokietkiem? Ale ja nie jestem mały. A sprytny jesteś? Przecież wiesz, dziadku, że tak. Więc idealnie się nadajesz. Ha! Jestem sprytnym księciem. Super! Rozkazuję wam, moi rycerze, marsz przeszłość. <noise> Książę jak się patrzy, no dobrze. Historia zaczyna się... Albo nie, tego wam jeszcze nie mówiłem. Otóż pierwszą dynastią królewską w Polsce byli Piastowie. Za ich czasów nasze państwo dopiero się kształtowało. Było inne niż teraz? Oczywiście, że wyglądało inaczej. Było bardziej rozdrobnione. Jak szklanka, którą wczoraj upuścił Bartek. To dobre porównanie. Jak ta rozbita szklanka. Wracając do Piastów. Książąt było wielu, więc podzielili między siebie kraj i rządzili jego częściami. A gdy któryś z książąt miał synów, wówczas dokonywał dalszego podziału, co w rezultacie spowodowało rozbicie na dzielnice. Dziadku, dzielnice przecież są w miastach. A pani w szkole mówiła, że Polska podzielona jest na województwa. Zgadza się, tak jest obecnie. Ale jak już wspomniałem, kiedyś było zupełnie inaczej. A z księciem Łokietkiem było tak. Gotowi? Tak! Bladym świtem przez gęsty las pędziło trzech jeźdźców. Książę! Książę! Wojsko! Musisz, panie, się skryć! Daleko są? Przetrzepują wieś, książę. Nie traćmy więc czasu. W drogę! Książe, może tutaj, w tej jamie. Wygląda na legowisko niedźwiedzia. Na dzikiego zwierza wolałbym się nie natknąć. A tutaj, panie? Między drzewami nigdy nie jest bezpiecznie nawet w takich gęstych zaroślach. Stójcie! Chyba coś mam! Prrr. Gdzie? Panie, spójrz na lewo. Przecież to skała. W dodatku cała w pajęczynie. Książę, przyjrzyj się uważnie! Grota! Hmm. Przez tę sieć trudno ją dostrzec. Trzeba obejść skałę i znaleźć inne wejście. Sieci nie wolno naruszać. Tak, tak jest, jest książe! Dziadku, a co ten łokietek w zasadzie zrobił, że go ścigano? Dobre pytanie, Bartku. Walczył z księciem czeskim o przejęcie władzy. A przecież wam nie powiedziałem. Król uciekł z Krakowa i schronił się w leżących nieopodal lasach. I co było dalej? Jeden z poddanych księcia znalazł niewielką dziurę w suficie groty, a ponieważ król był mały, bez problemu przecisnął się przez otwór i spuścił na linach w dół. I tamci go nie znaleźli, dziadku? Miał bardzo dużo szczęścia. Ukrywał się w jaskini przez sześć tygodni i można powiedzieć, że dzięki pająkowi i jego sieci Łokietek uniknął spotkania z wojskami czeskimi księcia Wacława II. Juhu! Uratowany! No nie wiem. To raczej niemożliwe, żeby ktoś przetrwał tyle czasu. Bartek, a niby dlaczego? No choćby dlatego, że trzeba coś jeść. Dobrze, chłopcze. Twoje wątpliwości są słuszne. Pamiętaj jednak, że Las to wielki magazyn żywności: zwierzyna, grzyby, orzechy, zioła. Poza tym książę nie był zdany wyłącznie na siebie. Miejscowa ludność dostarczała mu żywności, odzieży i informacji. Informacji? Tak. Dzięki nim Łokietek wiedział, gdzie znajduje się wojsko i co dzieje się na dworze w Krakowie. I gdy sytuacja nieco się uspokoiła, skorzystał z okazji i bezpiecznie opuścił kraj. I gdzie pojechał? Najpierw Zosiu na Węgry, potem do Rzymu. Kawał świata. Ale w końcu wrócił? Wrócił, wrócił. Ale jeszcze przez wiele lat walczył o zjednoczenie ziem polskich. Aż w 1320 roku koronował się na króla Polski i tę datę oficjalnie uznaje się jako zakończenie rozbioru dzielnicowego. A wiecie, co jeszcze w jego koronacji jest wyjątkowe? Nie. Co? Jako pierwszy koronował się w Krakowie. Mały może dużo, to prawda. Otóż to, dlatego nigdy nie należy oceniać ludzi po wyglądzie. Słyszałeś, Bartek? Nie wiadomo, kim zostanie twój kolega. Lepiej bądź dla niego miły. Oj, zośka, zośka, dosłownie wyjęłaś mi to z ust. Jeszcze jedną ciekawostkę wam zdradzę. Dla odmiany jego syn Kazimierz miał przydomek wielki. Był taki wysoki? Nie Zosiu, dokonał wielkich rzeczy. Jest nawet takie powiedzenie. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. I ono dotyczy właśnie syna Łokietka. I co oznacza? Że zrobił wiele dobrego dla kraju. A powiedz dziadku co? Długo bym musiał wymieniać, a wy chyba już powinniście szykować się na basen. Ja jestem już spakowana. Ja też. Skoro tak dobrze. To tak pokrótce. Kazimierz założył wiele nowych miast, wprowadził wiele reform, rozszerzył granice kraju, a także wzniósł mury obronne wokół większych miast królewskich. Wow. Wielki to jednak wielki. No, zgadza się. Jednak nie zapominaj, Bartku, o jednym. Gdyby jego ojciec, Władysław Łokietek, nie dokonał tak wielu ważnych rzeczy, Również Kazimierz nigdy nie osiągnąłby tak wiele.